Jestem Margarita, jestem z Ukrainy i lecimy z tematem. Dobra, muszę grzebać w głowie. Tak, a ja będę grzebać w twojej. Wymień trzy głupoty, które robisz po pijaku. Kłócę się z chłopakiem. Dobra. O co? O co? Nie wiem, po prostu ostatnio się pokłóciliśmy, trzasnąłem drzwiami i sobie wyszłam, a to była moja wina, ja się obraziłam. Dobra, co jeszcze robię po pijaku? Mam jakieś pomysły, naprawdę zwariowane, pojebane. Dzwonimy do byłych, dawajcie, dzwonimy do byłych, piszemy do byłych. Nie róbcie tak nigdy, po pijaku do byłych nie piszemy. Trzecia głupota. Ale jako forma rozrywki to robisz? No, dawajcie, komuś poddymimy to. Dawajcie, były chyba dawno, już się nie widział, dzwonimy, nie? Ale to już stare czasy. Kiedyś tak robiłam, już tak nie robię. Co można powiedzieć, co ja zrobiłam po pijaku? To jest inne pytanie. Tak. Za co ludzie mnie nie zjedzą? Dobra, co ja tam zrobiłam po pijaku? Pojechałam kiedyś w piżamie w nocy taksówką na kebaba, bo byłam głodna z koleżanką. W piżamie. Nie wiem, dlaczego ja się nie przebrałam. Nie było nam zimno, a później się budzimy, ona z gorączką, a ja... Jak ogórek, świeżutka. A, ty nie do zajechania. Nie. No i już, następne. Wymień trzy zwroty słówka, które ci leżą. Nie leżą. Nie leżą? Czyli że a dobra, nie leżą, dobra. O, imo. Imo? Imo. Imo, to jest takie młodzieżowe słowo. Imo. Mrozi. Mrozi jest, co? Bo jest słowo cringe i młodzież wymyśliła jakby synonim mrozi. Ja nie wiem po co. A, jakby... żeby mnie zmroziło, tak? Tak, chcesz, żeby... ale mrozi. I tak na TikToku piszę, ale mrozi. Już jest słowo cringe, po co wymyślać kolejne? Zbanuj trzy konta na TikToku? No, zbanuj. Zbanować mam trzy konta na TikToku? Zbanuj. I mam iść po telefon? Nie, czy po prostu powiedzieć? Powiedzieć. A, dobra. Ja bym zbanowała na TikToku te laski, które robią live'y, gdzie udają, że ktoś ich tam, no. Ten teges. Robią takie live'y? Tak. Że po prostu laska sobie leży i ja bym wszystkie te profile zbanowała i bym je usunęła w ogóle z TikToka. Naprawdę ja tego nigdy nie widziałam na TikToku. Straszne! To dobrze, że nigdy nie widziałam. To weź mi to wyślij, ja chcę to zobaczyć, dobra, żeby to mnie nie wyślę. Zmroziło. A, cię zmroziło. Wyśpiewaj trzy hity, które grają ci w głowie. Jakie piosenki ostatnimi czasy cię męczą tu? Jakie mnie męczą? To na pewno te z TikToka. A potem buch, buch, buch i znowu łyk, łyk. To? Kokiterka, to mi w ogóle nie może z głowy iść, gdy idzie do góry lewa rzęsa. A, jetlag, ta nowa Malika, jak to tam leciało? Jedna tabletka, to dopiero snu. Coś takiego, no, to mi siedzi w głowie cały czas. Trzy swoje największe wpadki. No, jakieś wtopy zaliczyłaś w życiu? Raz się ściekałam ze śmiechu. Ściekałam się ze śmiechu. Ale jako dorosła czy jako dzidzia? Jako dorosła. Troszeczkę popuścił kranik. Dobra. O Boże. Następne. Raz jechałam do jednej wioski z Warszawy. 3 godziny, gdzie jedzie się pół godziny. A dlaczego tak długo jechałam? Bo cały czas wsiadałam nie do tego transportu. Jak jeszcze mieszkałam w Ukrainie, chodziłam na tańce. No i na dwójkę się zbierało. Poszłam do łazienki. Zrobiłam swoje, się okazało, że nie działa spłuczka i co robić w takiej sytuacji? Uciekać! Trzeba uciekać. A, no jeszcze kiedyś w Tesco kradłam te gumy, te takie gumy kulki były. No. Takie na wagę coś tam, no to... Pożyłaś ich trochę. Czasami tak, zdarzało się. No to chyba tyle. To wystarczy, wystarczy. 3 zabawy z dzieciństwa. W chowanego uwielbiałam grać. Później, ja nie wiem jak ta gra się nazywa po polsku, ale u nas na to mówili kozaki, że dzieliło się jakby na dwie grupki, chłopaki i dziewczyny i to trzeba było się ganiać i od siebie wymagać jakiegoś hasła. I trzecia gra, lubiłam grać w piłkę z chłopakami. O, to no. Taka chłopczyca byłaś. No, trochę tak. Aha, dobra, a gdzie, na bramkę cię stawiali zawsze, czy co? Nie, no gruby na bramkę, ja nie. Nie, na bramkę nie. 3 rzeczy, w których dobrze byłoby ci ukryć... Co? W których dobrze byłoby ukryć kamerę. Czyli a! Co byś chciała, kogo byś chciała popodglądać? To na pewno bym chciała popodglądać te słodko pierdzące parki na TikToku, które pokazują swoje związki takie super, nigdy się nie kłócą i w ogóle chciałabym ich popodglądać, bo na pewno się kłócą, to jest niemożliwe po prostu. Of course! No, do domu Kardashianów bym na pewno zawitała, gdzieś tam kamerę ukryć. I to by już było moje show Kardashianów wtedy, gdybym tam ukryła kamerę.
I co mam jeszcze popodglądała? Śmieszne sytuacje są w sklepach. Ja bym tam swoją kamerę zamontowała i codziennie bym siedziała przy monitorze i to oglądała. To jak tam ludzie tam się drapią po jak tu gdzieś właśnie tego żelka, cyk, myk, no to by było śmieszne mieć taką kamerę. Cool, następne. Fetysze, wymień trzy. Masz jakieś? Lubię klaty. Klaty? Męskie klaty, tak. Aha. Męskie klaty. Normalnie jak zdejmuję koszulkę, to... Ja, zapach! O Jezu, jak ja często zwracam uwagę na zapach i to nie chodzi mi o jakieś takie drogie perfumy, tylko wyprane ubrania, takie pachnące, z płynem i w ogóle. Na buty zwracam uwagę, żeby były czyste buty u każdego. Oczywiście, a jak to brudne, taki... to już kapa. No to już znaczy, że tak człowiek chyba o siebie nie dba. Trzy strachy, ale moje strachy? Pająki nienawidzę. Tylko widzę gdzieś pająka, to trzask, wrzask, uciekam. Ostatnio odkryłam, że się boję wysokości. Okay. I to odkryłam w metrze w Warszawie, jak jechałam tymi schodami ruchomymi, gdzie jest takie, takie duże, one są, ja tak patrzę na to, mówię, nie. Boję się samotności. Nie lubię przybywać sama, nie, 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 to nie dla mnie. Ja muszę mieć kogoś obok siebie, żeby do kogoś otworzyć tą mordę, pogadać, no. Wymień trzy rzeczy, o które... o które w domu wybuchają dymy? No, czyli o co się w chałupie kłócisz? O co się... Kto zmywa gary? Bo jak ja śpię, to mój chłop chce pozmywać gary i mnie to przeszkadza. Aha. Później... no, o sprzątanie chyba najwięcej. Kto umyje kibel, takie rzeczy. No i kto najczęściej myje? Każdy po sobie. A jak ktoś po sobie nie umył, to trzeba ganiać z tą szczotką i... Masz, myj. Dobra, i trzecia rzecz. Kto pościeli łóżko chyba? Kto pościeli łóżko? A łóżko? Ale no. To dymy, takie kłótnie? Nie, no a my nie mamy jakichś tam dymów, ja nie jestem za dymiarą. Opisz trzy najdziwniejsze DM-y, które dostałeś. Zaczynamy. Ostatnio ktoś do mnie napisał, że... Można przeklinać? Można, ja pikam. Dobra. Ty jebano mój kuzyn chce cię wy***ć. Fu. Co ja odpisałaś? Miałam takie, co? Zablokowałam. A odpisałaś? Nie. Po co mam na takie wiadomości odpisywać? To jest wulgarne, chamskie. Jakieś fake konto, tak? Właśnie nie wchodziłam na to konto od razu, bo czułam nie, no do widzenia. Okej. Okay. Później jakaś dziewczyna do mnie napisała, żebym wysłała jej paczkę kosmetyków, żebym później, żebym jej wysłała pędzle, to ona chyba szuka sobie sugar mami i chce, żebym ja jej wszystko wysyłała. Napisała do mnie jakaś dziewczyna, no. Bo mnie oznaczyli u niej w komentarzach pod TikTokiem, że jesteśmy podobne. To dobra. Jest też jakaś Ukrainka, coś takiego, że też mieszka w Polsce. I ona do mnie napisała, słuchaj kochana, my musimy koniecznie zacząć nagrywać razem, musisz do mnie przyjechać, bo ja chcę się przenieść na polskiego TikToka, musisz mnie wypromować. A ja sobie myślę, co? Ja mam do ciebie jechać, ciebie wypromować, bo ty chcesz nagrywać na polskiego TikToka, co cię przeszkadza? Nagrywaj sama. Ja nikogo nie prosiłam, żeby mnie promowali, więc to było dziwne. Zabaw się w toparza? We włodarza. A, włodarza. I tutaj coś... co Freakfightów. Freakfightów i zaproponuj trzy walki. No, kogo tam byś wrzuciła do oktagonu, z kim? Bardenga i Freeze? Na pewno, to jest dobre combo. No. Oho, oho, dobre połączenie. Później... Verse of Natsu, bo tak jedna tutaj czołowa z Teamu X, tutaj z ekipy, kobitka. Okej. Okay. Fagata i Masza. Fagata i Masza? Muszą tam swoją wyjaśnić kłótnię, chyba. A bo one się nie lubią. No już się nie lubią, bo się pokłóciły. Opisz trzy sytuacje, w których najczęściej się spinasz. Najgorsze, co może się stać, kiedy chcesz zapłacić w sklepie, otwierasz portfel i się okazało, że nie domknęłaś tej kieszonki na drobniaki i wszystko się sypie i musisz to, kurde, zbierać. To zajebiste. Jest najgorsze. Szczególnie z takimi paznokciami i w tym sklepie grzebiesz. Wiesz, co ja wtedy robię? Kartą. Kartą? Przez tipsy. Nie wpadłam na to nigdy. Jak spada na ziemię, no to nie da rady z tymi pazurami. Kartą po prostu jak łopatka podważasz. Nie, no na to ja się tak wkurzam, że już naraz tymi, te największe pozbieram, a te już jedynki, dwójki już muszę, nie, zbieraj no, nie, kartą. Nie mam sił, no. Dobra, druga sytuacja. Kiedy na przykład nie wejdę w sukienkę, jak po prostu widzisz sukienkę jakąś i sobie myślisz, to jest ona, ja na nią czekałam całe życie. Podchodzisz, a tu zamyk, takie, ups. Jak telefon mi się zatnie, ja tak się wkurzam na te rzeczy elektroniczne, po prostu masakra.
chcę opublikować Instastory. To jest po prostu najgłupsza rzecz. Opublikować Instastory. Jeb, nie ma internetu. Sam już... Mhm. To jest okropne. No pusta. Ale twoja była wspaniała. Świetnie się bawiłam. Ja też. Ale ja się świetnie bawiłam, pewnie. Ja też się świetnie bawiłam. Fajnie, ja się świetnie bawiłam. Żegnaj się do kamery. Tak, dziękuję bardzo, że to oglądaliście. Możecie wpadać do mnie na Instagrama. Margaret Podłoga Podłoga Is. No i jak chcecie więcej mnie oglądać. No. Ja już w tym momencie daję ci follow. Oddasz mi follow za follow? Oczywiście. No, to dziękuję. Dziękuję, cześć.